Pewnego razu na brzegu głębokiego, błękitnego morza rybak i jego żona mieszkali w maleńkiej chatce. Rybak każdego dnia wyruszał nad morze łowić ryby swoją wędką. Był całkiem zadowolony z takiego życia, ale jego żona nie była tak szczęśliwa jak on. Och, spójrz na tą obrzydliwą chatę! Wszędzie pleśń i wilgoć! Mam dość codziennego sprzątania! Rybak był bardzo zakochany w swojej żonie, ale nieważne co zrobił, nigdy nie mógł jej uszczęśliwić. Jeśli przyniesie jej rybę, ona chce kraba. Jeśli on zbiera jabłka, ona pragnie gruszek. Pewnego dnia rybak wyruszył na ryby jak zwykle. Zarzucił wędkę do wody i zaczął czekać. Po kilku godzinach końcówka jego wędki w końcu zadrżała. O, ryba złapała haczyk. Ała. To musi być uparta duża ryba. Uff. Rybak ciągnął i był zaskoczony, kiedy zobaczył flądrę na czubku wędki. Ponieważ ta ryba była złota i jasno się mieniła. W końcu udało ci się mnie złapać, prawda, rybaku? Ha? Czy ty właśnie coś powiedziałeś? A może wariuję? Dobrze słyszałeś, rybaku, ale posłuchaj, nie jestem jak inne ryby. Właściwie jestem zaczarowanym księciem. Nie mogę w to uwierzyć. Uwolnij mnie, rybaku. Proszę, nie zabijaj mnie. Nawet wypowiedz życzenie i sprawię, że się spełni. W końcu mnie uratowałeś. Nie trzeba. Nigdy wcześniej nie widziałem gadającej ryby. Oczywiście, że cię uwolnię. Płyń, wracaj do morza. Rybak wrócił do domu z wielką ekscytacją. Dlaczego wróciłeś wcześniej? Nie złowiłeś ryb? Nie mógłbyś przynajmniej przynieść owoców? Nie, kochanie. Złapałem dzisiaj rybę, ale... Ale? Ale ta ryba mówiła. Powiedziała mi, że tak naprawdę jest księciem. Co? A co się wtedy stało? Wtedy poprosił mnie, abym wypowiedział życzenie. Ale wtedy byłem w takim szoku, że od razu wrzuciłem ją z powrotem do wody. Więc znalazłeś magiczną rybę i wypuściłeś ją z powrotem do wody bez życzenia? Co? Nie wierzę! W zamian możesz wypowiedzieć życzenie! Jak nowy dom! Idź znów złapać tę rybę i poproś o nowy dom, by mnie uszczęśliwić! Rybak nie mógł odmówić swojej żonie i wrócił nad morze. Złota rybko, proszę pokaż mi tu się i życzenie spełnimy. Tik-tok, tik-tok. Nagle ryba wyszła z wody. Czego chcesz, rybaku? Powiedz mi. Moja żona wcale nie jest szczęśliwa. Zmęczona życiem w chacie, chce mieć ładny dom. Więc idź do domu, rybaku. Ma teraz nowy dom. Rybak pobiegł do domu i zobaczył swoją żonę stojącą przed idealnym domem. Wnętrze domu było pełne nowych mebli i wszędzie było czyściutko. Mężu, nie będziemy już dłużej mieszkać w chacie, ale w cudownym domu. Wszystko jest nowe i czyste. Tak, moja żono. Teraz możemy żyć długo i szczęśliwie w tym domu, prawda? Nigdy się tego nie dowiemy, kochanie. Tej nocy żona rybaka nie mogła spać. Jak tylko nadszedł poranek, poprosiła męża o kolejne życzenie przy śniadaniu. Mężu, ten dom wydaje się za mały dla nas. Chcę większy dom, może nawet pałac. Co? Ja chcę być królową. Nie rozumiesz tego? Idź i powiedz to rybnemu księciu. Rybak poszedł nad morze z myślami w głowie. Złota rybko, proszę pokaż mi tu się i życzenie spełnimy. Tik-tok, tik-tok. Moja żona dalej nie jest szczęśliwa.
Dlaczego, rybaku? Chcę mieć pałac. Więc idź do domu, rybaku. Twoja żona mieszka teraz w pałacu. Kiedy rybak wrócił, zobaczył ogromny pałac tam, gdzie znajdował się jego dom. A jego żona siedziała na ogromnym tronie w sali pałacowej. Kochanie, naprawdę stałaś się królową. Tak? Więc czy jesteś teraz szczęśliwa? Nie. Właściwie chcę być cesarzową, nie królową. Co? Ryba nie zrobi z ciebie cesarzowej. Rozumiesz to? Niech rybny książę zadecyduje o tym. No już, ruszaj się. Zapytaj rybę, czy mogę być cesarzową. Biedny rybak znów udał się nad morze ze smutkiem, aby uszczęśliwić swą żonę. Złota rybko, proszę pokaż mi tu się i życzenie spełnimy. Tik-tok, tik-tok. Moja żona dalej nie jest szczęśliwa. Cóż, przykro mi. Więc czego chce tym razem? Ona chce zostać cesarzową. Więc idź do domu, rybaku. Twoja żona jest teraz cesarzową. Kiedy rybak wrócił biegiem, nie mógł uwierzyć własnym oczom. Pałac był teraz znacznie większy niż wcześniej. Ponadto byli tam strażnicy przy drzwiach. Z drugiej strony jego żona zasiadała teraz na wspanialszym tronie jako cesarzowa. Och, kochanie, naprawdę zostałaś cesarzową. Tak. Więc jesteś teraz szczęśliwa? Nie wiem. Porozmawiamy o tym później. Jestem już zmęczona. Chodźmy spać. Rybak i jego żona leżeli już w łóżku. Rybak zasnął, modląc się, aby jego żona nic już więcej nie chciała. Jednak jego żona znów nie spała. Myślała całą noc o tym, czego więcej mogłaby chcieć od magicznej ryby. Minął tydzień. Kobieta zawołała swojego męża i poprosiła go znowu. Mężu, czas ucieka. Chcę kontrolować czas. Chcę żyć ponad chmurami i władać słońcem i księżycem. O czym ty mówisz, żono? Dlaczego chcesz czegoś takiego? Czy ta obfitość, bogactwo i władza nie wystarczy? Jeśli chcesz mojego szczęścia, to idź do rybnego księcia i powiedz mu moje życzenie. Nie mogę tego zrobić, kochanie. Proszę, przestań już. O, ty nie chcesz, żebym była szczęśliwa. Rybak zaryzykował wszystko, by uszczęśliwić swoją żonę i znów udał się nad morze. Złota rybko, proszę pokaż mi tu się i życzenie spełnimy. Tik-tok, tik-tok. Moja żona wciąż nie jest szczęśliwa. Przepraszam za to, rybaku. Czego ona chce tym razem? Moja żona chce kontrolować czas. Chce władać słońcem i księżycem i mieć pałac ponad chmurami. W porządku, rybaku. Wracaj do domu. Twoja żona ma teraz to, czego chce. Kiedy rybak wrócił biegiem, nie było tam ani jego żony, ani pałacu. Kiedy spojrzał w górę, widział, że chmury były daleko od niego. Moja żono, gdzie jesteś? Jesteś teraz daleko ode mnie. Rybak pobiegł z powrotem na brzeg morza i wezwał rybiego księcia. Złota rybko, proszę pokaż mi tu się i życzenie spełnimy. Tik-tok, tik-tok. Co się stało z moją żoną? Właśnie spełniłem jej życzenie. Oddała wszystko, by rządzić czasem ponad chmurami. Więc nie możesz jej zobaczyć, ani ona ciebie nie zobaczy. Och, rybny książę! Uratowałem ci życie, ale nigdy nie wypowiedziałem życzenia dla siebie. Zawsze chciałem coś dla mojej żony. Proszę, pomóż mi. Oddaj mi moją żonę. Masz rację, rybaku. Powiedz mi, jakie jest twoje życzenie?
Niech moja żona zawsze będzie szczęśliwa i obok mnie. To moje życzenie. Cóż, rybaku, idź do domu. Twoja żona ma wszystko, by być szczęśliwą. Rybak pobiegł do domu z wielką ekscytacją. Był bardzo zaskoczony tym, co zobaczył. Jego żona czekała na niego przed chatką, tak jak za dawnych czasów. Och, mój mężu! Nie mogłam zrozumieć wartości tego, co miałam. Właściwie byłam z tobą bardzo szczęśliwa w tym małym i uroczym domku. Och, moja żono, tak bardzo cię kocham. Od dzisiaj żona rybaka zrozumiała, że nawet najmniejsze rzeczy mogą przynieść szczęście. W ten sposób żyli długo i szczęśliwie, w czystym domu, z pysznym jedzeniem każdego dnia. Pewnego razu w małej chatce w lesie żyła mama koza wraz ze swoimi małymi koźlątkami i wiedli szczęśliwe życie. Małe koźlątka były bardzo słodkie, wyglądały jak pluszaki. Mama koza, jak każda mama, kochała swoje dzieci bardzo mocno. Chroniła je przed wszystkimi dzikimi zwierzętami, które żyły w lesie. Pewnego dnia, zanim mama koza poszła do lasu szukać pożywienia, zawołała do siebie swoje małe koźlątka i powiedziała: kochane dzieci, idę do lasu. Nie otwierajcie nikomu drzwi. Jeśli wilk dostanie się do domu, zje was. Wilk jest bardzo podstępny. Będzie próbował wszystkiego, aby was oszukać i wejść do domku. Więc jak go rozpoznamy? Wilk ma ochrypnięty głos, a mój głos jest bardzo delikatny, więc rozpoznacie go na pewno po jego niskim i ochrypniętym głosie. Kiedy mama koza wychodziła, przypomniała sobie o czymś jeszcze. Odwróciła się do małych koźlątek. A, i jeszcze jedno. Stopy wilka są czarne, a moje są białe, więc możecie go również rozpoznać po stopach. Nie martw się, mamo. Potrafimy się bronić. Możesz na nas liczyć. Mama koza pocałowała swoje małe koźlątka, każde po kolei, i oddaliła się w stronę lasu. Wilk obserwował ich z daleka. Kiedy zobaczył, że mama koza wychodzi, odczekał chwilę i podszedł do chatki, a następnie zapukał do drzwi. Kto tam? Mała kuzko, otwórz drzwi, to ja, twoja mama. Przyniosłam pyszne jedzenie. Ale mała kuzka rozpoznała ochrypnięty głos wilka i nie otwarła drzwi. Nie jesteś naszą mamą! Jej głos jest słodszy i o wiele piękniejszy. Jesteś wilkiem i próbujesz nas oszukać. Wilk bardzo się zdenerwował, gdy nie udało mu się przechytrzyć małych koźlątek. Poszedł więc do sklepu i kupił wielki kawałek kredy. Po zjedzeniu go, jego głos był o wiele delikatniejszy, więc wrócił pod drzwi chatki i zapukał jeszcze raz. Tym razem wilk przemówił delikatnym głosem. Moje małe kuski, otwórzcie proszę. To ja, wasza mama, przyniosłam wam pyszne jedzenie z lasu. Słysząc delikatny głos wilka, mała kuska uwierzyła, że to ich mama i prawie otwarła drzwi. Ale wtedy jedna z nich krzyknęła: zaczekaj, zaczekaj, spójrzmy na stopy przez szparę w drzwiach. Oczywiście, kiedy małe kuski spojrzały przez przerwę w drzwiach, zobaczyły czarne stopy wilka, więc nie otwarły drzwi i krzyknęły: nie otworzymy ci drzwi! Stopy naszej mamy nie są czarne! Są białe! Jesteś wilkiem! Wilk bardzo się wściekł i odszedł. Poszedł do piekarni. Kiedy piekarz go zobaczył, był bardzo zaskoczony. Jestem teraz wegetarianinem, więc od tej pory będę jadł wypieki. Możesz mi dać jakąś mąkę? Wilk wyszedł z piekarni z torbą pełną mąki. Kiedy przyszedł w okolice chatki, otwarł torbę i wysypał całą mąkę na stopy. Jego stopy były całe białe. Podstępny wilk zapukał do drzwi po raz trzeci. Moje małe kuski, otwórzcie drzwi. To ja, wasza mama, przyniosłam dla was jedzenie z lasu.
Najpierw pokaż nam swoje stopy, żebyśmy wiedziały, że to ty, mamo! Wilk pokazał im stopy pokryte mąką. Kiedy małe kózki zobaczyły białe stopy, uwierzyły, że to ich mama i otwarły drzwi. Nagle ich oczom ukazał się wilk stojący tuż naprzeciwko. Małe kózki nie wiedziały, co robić. Zaczęły biegać w kółko i krzyczeć. Pomocy! 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 Nie marnujcie swojego czasu! I tak was wszystkie złapię! Jedna z kózek schowała się pod biurkiem. Druga kózka schowała się w łóżku. Trzecia weszła do komina. Czwarta ukryła się w kuchni. Piąta schowała się w szafie. Szósta kózka ukryła się za zasłoną. Siódma weszła do olbrzymiego zegara wiszącego na ścianie. Ale przebiegły wilk był szybki i łapał jedną kózkę za drugą, wyciągając je z ich kryjówek. Chodźcie tu, nie uciekajcie! I tak złapię was wszystkie! Powiedziałem dość! Tylko jednej kózki nie udało mu się znaleźć, tej ukrytej w zegarze. Ale był już najedzony, więc nawet jej nie szukał i sobie poszedł. Nieopodal chatki była wielka polana. Wilk położył się pod drzewem i zaczął głośno chrapać. Niedługo po tym mama koza wróciła do domu. Kiedy zobaczyła otwarte drzwi, wiedziała, że wydarzyło się coś złego i zaczęła krzyczeć. A, moje małe kózki! Kiedy weszła do domu, doznała szoku. Stół i krzesła były poprzewracane, zasłony były zdarte. Na łóżkach panował totalny bałagan. Pościel i poduszki leżały na podłodze. Mama koza szukała swoich dzieci, ale nigdzie nie mogła ich znaleźć. Zaczęła po kolei wywoływać ich imiona, ale żadne z nich nie odpowiadało. W końcu doszła do ostatniego imienia i nagle usłyszała cichy, przerażony głos. Jestem w środku zegara dziadka! Mama koza pobiegła do zegara dziadka i wyciągnęła z niego małą kózkę, po czym mocno się przytuliły. Mała kózka opowiedziała jej o tym, co się wydarzyło, płacząc. Wilk przybył w przebraniu i myślałyśmy, że to ty, więc otwarłyśmy drzwi i wilk zjadł wszystkich. Mama koza była bardzo smutna. Płakała za swoimi dziećmi. Z ostatnią kózką wyszła z domu i szła przez polanę. Po chwili zobaczyła śpiącego pod drzewem wilka. Chrapał tak głośno, że uginały się gałęzie drzew. Mama koza przez chwilę obserwowała wilka. Zdała sobie sprawę, że w jego brzuchu coś się rusza. O mój Boże, czy to możliwe, że moje koźlątka są w jego brzuchu i wciąż żyją? Miała pewien plan. Zwróciła się do swojego dziecka. Biegnij do domu i przynieś mi igłę, nici i nożyczki. Kiedy mała kózka pobiegła, jej mama zebrała 6 dużych kamieni. Po chwili mała kózka wróciła z igłą, nićmi i wielkimi nożyczkami. Mama koza otwarła brzuch wilka nożyczkami. Zobaczyła jedno ze swoich koźlątek. Reszta koźlątek zaczęła się pojawiać po kolei. Wszystkie były całe i zdrowe. Mama koza była niezwykle szczęśliwa. Wszystkie kózki zaczęły się radośnie przytulać. Mamo, mamo, kochamy cię! Mamo, mamo, kochamy cię! Kochamy cię! Wszyscy byli bardzo szczęśliwi. Och, moje kochane kózki, jesteście bezpieczne! Mama koza włożyła do brzucha wilka kamienie, które zebrała, i zaszyła go igłą i nićmi. Wilk spał tak twardo, że niczego nie poczuł, nawet się nie poruszył. Mama koza i jej małe koźlątka szybko się oddalili. Kiedy wilk się obudził i wstał, poczuł, że bardzo boli go brzuch. Pomyślał, że to przez to, że zjadł za dużo koźlątek.
Ponieważ jego brzuch był pełen kamieni, bardzo chciało mu się pić. Podszedł do rzeki, aby napić się trochę wody. Ale kiedy szedł, kamienie zaczęły o siebie uderzać. Mój brzuch jest taki ociężały i pełny. Czuję się, jakby kozy, które zjadłem, zamieniły się w kamienie. Chciał się schylić, aby napić się wody z rzeki, ale kamienie były tak ciężkie, że stracił równowagę i wpadł do wody. Pomocy! Pomocy! Topię się! Pomocy! Aaaa! Wołał o pomoc, ale nikt mu nie pomógł. Kamienie były tak ciężkie, że zaczęły ciągnąć go na dno, aż w końcu utonął. Kiedy kózki i ich mama zobaczyły, co się stało, od razu podbiegły do rzeki. Wilka już nie ma! Wilka już nie ma! Hurra! Wilka już nie ma! Wilka już nie ma! Hurra! Hurra! Od tego dnia mama koza i jej 7 małych koźlątek wiedli spokojne i szczęśliwe życie w ich małej chatce w lesie.